Cud narodzin Aleksandra Knap. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię. Objawienie Jana. Maryja poczuła skurcz i przystanęła. Józef zadarł głowę, spoglądając na rozświetlone gwiazdami niebo i rozłożył ramiona. Następnie spuścił wzrok na odznaczający się na sukni brzuch i westchnął. Zaczęło się, jęknęła Maryja. Chodzili od gospody do gospody. Józef stawiał pospieszne kroki, wzniecając pył. Maryja powłóczyła nogami, zostawiając na piachu mokre plamy. Szukali schronienia, a towarzyszył im trzask zamykanych przed nosem drzwi. Rozległo się beczenie. Józef wskazał na stajnie i wystające z wnętrza owcze uszy. Maryja weszła do środka, przytrzymując się ściany. Pot spływał po karku, a krew po udach. Zsunęła się na miękkie siano i rozchyliła nogi, trącając stopą wiadro. Naczynie zakołysało się, wychlapując kilka kropli. Chlupot wody przywołał w pamięci wspomnienia, gdy 9 miesięcy temu stała z dzbanem przy studni. Rozległ się szept. Witaj, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś Ty między niewiastami. Rozejrzała się przestraszona, jednak nikogo nie dostrzegła. Przyszedł kolejny skurcz. Maryja zawyła, wyginając plecy, aż chusta zsunęła się z włosów i wylądowała na ziemi. Poczuła chwilową ulgę, rozluźniła ramiona. W stajni cuchnęło brudną wełną i odchodami. Przy belce spał wół i pomlaskiwał. Maryja dostrzegła w jego pysku lilię. Taki sam kwiat trzymał w dłoni archanioł Gabriel, gdy przyszedł do jej domu. Ukłonił się, rozkładając białe skrzydła, a następnie padł na kolana. Bił od niego boski blask. Słowa, które wypowiadał, napełniały Maryję wiarą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Opuścił ją strach. Gwałtowny skurcz rozdarł wnętrze rodzącej mocniej niż wrzask ciszę. Dziecko przepychało się przez szyjkę. Maryja przyłożyła dłoń do krocza, wyczuwając między wargami głowę dziecka. Zacisnęła palce na udach i podkuliła nogi. Wiedziała, co robić. Towarzyszyła niedawno rodzącej Elżbiecie. Wzięła głęboki wdech i zaczęła przeć. Józef klęczał przy żonie. Odgarnął włosy z jej czoła i wyszeptał, że ból niedługo minie. Maryja mu nie wierzyła. Waliła głową w ścianę, nie wiedząc skąd czerpać siły. Kręgosłup zesztywniał, pośladki zdrętwiały. Palce ślizgały się po spoconej skórze, nie mogąc utrzymać nóg w górze. Dziecko przekręciło się. Poczuła to i zagryzła zęby. Pan jest z tobą. Wspomniała słowa Gabriela. Pan powołał ją do tej roli i nie mogła go zawieść. Wrzasnęła, napinając mięśnie i wypchnęła Jezusa na świat. Narodził się Syn Boży, a wraz z Nim dobro i łaska. Rozległ się huk tak potężny, aż zatrzęsła się ziemia. Dach stajni zaskrzypiał, a krowa skuliła się w rogu. Noworodek wylądował na słomie. Wyglądał, jakby spał. Dopiero po chwili zaczął otwierać oczy, nie do końca zdając sobie sprawę, gdzie się znajduje. Usłyszał beczenie owcy i pomlaskiwanie krowy. Rozchylił umazane śluzem usta i zapłakał. Maryja odetchnęła, a Józef sięgnął po oparte obelkę widły. Wbił ostrze w pępowinę, rozcinając błonę. Maryja odgięła się w tył z wyraźną ulgą. Sapała, kładąc rękę na opadającym brzuchu. Wyprostowała plecy. Czekało ją jeszcze jedno zadanie. Chwyciła galaretowaty sznur i szarpnęła. Łożysko odczepiło się od ściany macicy i wypadło na siano. Płacz dziecka wypełniał stajnię. Ziemia drgnęła, jakby coś kotłowało się w jej wnętrzu. Maryja owinęła Jezusa chustą i przygarnęła do piersi. Zanurzała brzeg materiału w wodzie i wycierała krwawą wydzielinę, która pokrywała policzki nowonarodzonego. Józef odnalazł w rogu stodoły niskie, drewniane koryto. Przechylił je, opróżniając wnętrze z resztek paszy. Zbierał słomę i układał źdźbła równo, jedna przy drugiej, szykując wygodne posłanie. Uścisnął Maryję, a następnie wziął śpiącego Jezusa na ręce i położył w żłobie. Wycofał się w stronę drzwi, w oddali dostrzegł piach unoszący się nad równiną i zasłaniający niebo.
Zawahał się, nie chciał opuszczać małżonki i dziecka. Mimo to ruszył przed siebie. Piach prószył oczy. Józef zakrył więc twarz rękawem szaty. Nie wiedział, czego właściwie powinien wypatrywać. Jednak potężne uderzenie, drgania ziemi oraz wielka piaskowa łuna zakrywająca gwiazdy budziła w nim niepokój. Musiał znaleźć jej przyczynę. Usłyszał pojękiwanie. Natrafił bosą stopą na miękki przedmiot. Schylił się i mrużąc oczy przeczesywał palcami twardą powierzchnię. W końcu odnalazł białe pióro i położył na dłoni. Gdy zacisnął pięść, stosina pękła, a piórko przybrało czarną barwę. Rozległo się sapanie. Józef szedł w kierunku, skąd dochodził dźwięk, zbierając pióra i wdychając opadający pył. Zawodzenie przybierało na sile. Nagle Józef poczuł szarpnięcie, gdy długie, chude palce pociągnęły za brzeg szaty. Wypuścił czarne pióra, które dotknęły podłoża i zamieniły się w popiół. Piasek opadł, odsłaniając ciemne jak smoła źrenice i wykrzywione grymasem usta. Nagie ciało trzęsło się, leżąc wśród kamieni, ziarenek piasku i popiołu. Kościste ramiona drżały, podkulone nogi wyginały się nieludzko. Postać sprawiała wrażenie zagubionej, jakby dopiero przyszła na świat i nie do końca zdawała sobie sprawę, gdzie się znajduje. Przekręciła się na brzuch, ukazując pokryte włosami plecy i ogon zwisający na pośladkach i ocierający się o uda. Józef dostrzegł, jak stopy przekształcają się w kopyta. Upadły anioł zawył, po czym wybełkotał słowa, których Józef nie zrozumiał. Odgiął głowę, gdy skóra na skroni rozerwała się, tworząc bruzdy. Wysunęły się z nich masywne, wywinięte w tył rogi. Ziemia pękła. Józef odskoczył, gdy ze szczeliny buchnęło ciepło. Diabeł miotał się mamrocząc i pysząc. Otwór w skorupie rozszerzył się, z wnętrza ulatniała się gorąca para i tryskały płomienie. Szatan spojrzał na Józefa wypełnionymi ogniem oczami i zsunął się ze skarpy. Z otchłani dobiegły słowa, tym razem wyraźne i zrozumiałe. Słowa buntu i grzechu. Niepodobne, by Józef mógł je pomylić z innymi.